W odległym kraju żyło małżeństwo, które od dawna nie mogło mieć dzieci. Po 7 długich latach zdarzył się cud i urodziło im się dziecko. Rodzice kochali swoje dziecko, któremu nadali imię Jaden, ponad wszystko. Czegokolwiek Jaden zapragnął, jego ojciec natychmiast przybiegał i przynosił mu to. Kiedy Jaden się nudził, jego matka szybko go zabawiała. Dlatego był takim szczęśliwym dzieckiem. Z biegiem lat Jaden przestał odrabiać zadania domowe i zaczął okłamywać rodzinę. Jego rodzina była bardzo zaniepokojona tą sytuacją. Z drugiej strony, na niebie, gdzie nikt nie widział, istniało królestwo złych uczuć. Tego dnia król złych uczuć przywołał wróżkę lenistwa, wróżkę arogancji i wróżkę kłamstwa. Pokazał im Jadena za chmur i powiedział: on nie odrabia zadań domowych, oszukuje i kłamie, a do tego jest taki arogancki. Wszystkie trzy wróżki zostały uhonorowane przez króla za dobre wykonanie swojej pracy. Jednak surowo ostrzegł wszystkie trzy wróżki, aby Jaden nigdy nie porzucił tych złych nawyków. Zrobimy to w naszej mocy, nasz królu! Jaden był teraz 14-latkiem. Całymi dniami leżał w łóżku i marzył. Torby, które dała mu matka, zostawiał na poboczu ulicy. Ilekroć ojciec pytał, kłamał, że nie może znaleźć kosza na śmieci. Dlaczego kłamiesz, Jaden? Dlaczego jesteś taki leniwy? Bez względu na to, co zrobili jego rodzice, nie mogli wpłynąć na zachowanie Jadena. Pewnego dnia Jaden obudził się wcześnie. Poszedł i usiadł w parku. Kwiaty i motyle latające wokół niego bardzo go uszczęśliwiały. Po chwili podszedł do niego ogrodnik. Młody człowieku, jeśli chcesz, żeby ta przyjemność trwała każdego dnia, musisz mi pomóc. Zaskoczony Jaden zapytał ogrodnika, czego chce. Ogrodnik wyjaśnił, że jeśli nie usunie chwastów, chwasty zatrują ogród i nikt nie będzie już tak radośnie siedzieć. To zmotywowało Jadena i zaczął mu pomagać. Spędzał godziny na usuwaniu chwastów. To, że nie był leniwy, sprawiało mu przyjemność. W tym momencie nagle pojawiła się przed nim wróżka dobrych uczuć. W nagrodę za jego wysiłki podarowała Jadenowi 3 pierścienie. To pierścienie uczciwości, dyscypliny i pokory. Pomogą ci pozbyć się złych nawyków. Jaden zapytał wróżkę: jak to się stało, że dzisiaj nie byłem leniwy? Wróżka dobrych uczuć powiedziała mu, że rzuciła zaklęcie zamrażające na wróżkę złych uczuć. Ale rozmrozi się za kilka godzin. Pamiętaj, moc jest w tobie! Kiedy pewnego dnia obudził się, pomimo wszystkich wysiłków wróżek lenistwa, Jaden ćwiczył godzinami. Mimo, że przewracał garnki, szczerze powiedział mamie, że to on to zrobił. Na koniec pokornie przeprosił rodziców. Przegraliśmy! Pracując cierpliwie, Jaden pozbywał się arogancji, lenistwa i kłamstwa dzień po dniu. Ponieważ wiedział, że uczciwość, dyscyplina i pokora są na pierwszym miejscu. Leniwa dziewczyna. Dawno, dawno temu, w odległej krainie, żył sobie ojciec ze swoimi 2 młodymi córkami. Jedna z dziewcząt była bardzo pracowita, a druga bardzo leniwa. Czy mogłabyś mi trochę pomóc? Jestem już wyczerpana. Nie, nie. Ty już przecież sprzątasz cały dom. Dlaczego jeszcze ja mam brudzić ręce? Ich starszy ojciec był pracowity i zawsze wyczerpany. Jedynym posiłkiem, jaki jedli wieczorami, była zupa i trochę suchego chleba. Pewnego dnia stary ojciec zwrócił się z prośbą do swoich córek. Moje drogie, kochane córeczki, wiecie, że mocno was obie kocham. Myślałem,
Oboje jesteście teraz dorosłe i nadszedł czas, abyście wzięły na siebie większą odpowiedzialność. Chcę, żebyście obie znalazły pracę i zarobiły. Masz rację, tato. Jak tylko wstanę, poszukam pracy. A co z tobą, moja córko? Moja siostra powinna znaleźć pracę, bo wiesz, to pracuś. A ja myślę, że lepiej zajmę się domem, tato. Stary człowiek był szczęśliwy, widząc dobre nastawienie córek. Następnego dnia, kiedy pracowita dziewczyna wyszła z domu w poszukiwaniu pracy, podszedł do niej jej ojciec. Moja droga córko, mam dla ciebie radę. Nigdy nie odmawiaj komuś, kto prosi cię o pomoc. Zawsze bądź sumienna i kochaj swoją pracę. Wykonuj zlecone ci zadanie najlepiej jak potrafisz. Dziękuję, tato. Nigdy nie zapomnę twojej rady. Mądra dziewczyna. Pa, pa! Pracowita córka wyruszyła w poszukiwaniu pracy, podczas gdy leniwa córka, która powiedziała, że będzie wykonywać prace domowe, nie zrobiła nic. W domu z każdym dniem robił się coraz większy bałagan i brud. Pracowita dziewczyna spacerowała przez wiele dni, ale nie znalazła nikogo, dla kogo mogłaby pracować. Po chwili pracowita dziewczyna zobaczyła drzewo z wysuszonymi gałęziami i korzeniami. Witaj, młoda dziewczyno. Czy możesz wyczyścić moje suche gałęzie i podlać korzenie odrobiną wody? Pracowita dziewczyna wyczyściła wszystkie suche gałęzie drzewa, aż na jej dłoniach pojawiły się rany. A korzenie podlała własną wodą do picia. Dziękuję, młoda dziewczyno. Ale teraz nie masz już wody dla siebie. W porządku. Potrzebowałeś pomocy, więc ci pomogłam. Mogą iść trochę dalej i znaleźć wodę dla siebie. Pracowita dziewczyna ruszyła dalej. Dalej natknęła się na stary, uszkodzony i popękany piec. Hej, młoda dziewczyno, możesz mnie naprawić i sprawić, żebym wyglądał lepiej? Pracowita dziewczyna wzięła w pobliżu garść błota i załatała wszystkie pęknięcia na piecu. Dziękuję, młoda dziewczyno, ale przeze mnie się ubrudziłaś. Ubrania nie mają znaczenia. Potrzebowałeś pomocy, a ja pomogłam. Pracowita dziewczyna zostawiła za sobą ładny piec i poszła dalej. Po chwili pojawiła się urocza owieczka, ale była czarna od kopytek aż po głowę, jak węgiel. Witaj, młoda dziewczyno. Przypadkowo dostałam się do węgla i ubrudziłam się. Czy wykąpałabyś mnie w tamtym jeziorze? Pracowita dziewczyna umyła owieczkę nad jeziorem. Owieczka była biała i miękka jak poprzednio. Dziękuję, ale przeze mnie się przemoczyłaś. Potrzebowałaś pomocy, więc ja pomogłam. Byłam już bardzo brudna, teraz jestem czysta. Pracowita dziewczyna kontynuowała swoją drogę. Kiedy się ściemniło, natknęła się na piękny dom, w którym mieszkało 7 wróżek. Pracowita dziewczyna weszła do środka. Witam. Przepraszam za wtargnięcie do waszego domu bez pozwolenia. Jestem młodą dziewczyną szukającą pracy. Możesz tu pracować, jeśli chcesz, młoda dziewczyno. W naszym domu jest 7 pokoi. Codziennie będziesz sprzątać tylko 6 pokoi, ale nie wolno wchodzić do 7 pokoju. Pracowita dziewczyna przyjęła tę pracę. Codziennie, jak mawiały wróżki, pilnie sprzątała 6 pokoi przez cały rok. Nigdy nie weszła do 7 pokoju. A kiedy miała dość pieniędzy, poprosiła wróżki o pozwolenie na powrót do domu. Oczywiście, możesz iść do domu. Zastanawiam się, dlaczego nigdy nie udałaś się do 7 pokoju. Mój ojciec mawiał, żeby wykonywać swoją pracę dobrze, bez względu na wszystko. Moim zadaniem było sprzątanie tylko 6 pokoi i to właśnie robiłam. To właśnie kazałaś mi robić. Chciałybyśmy cię wynagrodzić za twoją uczciwość i pracowitość. Chodź,
Chodź z nami. Wróżki poprosiły młodą dziewczynę, aby weszła do siódmego pokoju. Kiedy dziewczyna weszła, zobaczyła dużo srebrnych i złotych monet. Skocz teraz w te skarby, monety i wszystko, co się do ciebie przyczepi, będzie twoje. Pracowita dziewczyna turlała się na prawo i lewo. Wyglądała prawie jak gwiazda z przyczepionymi do niej skarbami. Wtedy pracowita dziewczyna opuściła wróżki, aby wrócić do domu. Po drodze natknęła się na owieczkę, którą wcześniej umyła. Była ona pokryta perłami. Nie zapomniałam o twojej pomocy, młoda dziewczyno. Weź, zabierz tyle pereł, ile chcesz. Pracowita dziewczyna podziękowała owieczce, pokryła swoje ramiona i szyję perłami i poszła dalej. Tym razem trafiła na piec, który wcześniej naprawiła. Nie zapomniałem o twojej pomocy, młoda dziewczyno. Weź to, moje ciepłe pieczywo, moje cudowne wypieki są twoje. Pracowita dziewczyna zjadła część chleba podanego z pieca. Zabrała go też do domu i ruszyła dalej. Nieco dalej zobaczyła drzewo. Jego gałęzie były pokryte owocami. Chodź, młoda dziewczyno, nie zapomniałem, że mi kiedyś pomogłaś. Weź to. Cały mój sok owocowy jest twój. Pracowita dziewczyna podziękowała, opuściła drzewo i w końcu wróciła do domu. Bardzo dziękuję. Cóż za owocne doświadczenie. Jej ojciec i leniwa siostra powitali ją w drzwiach. Torba dziewczyny była pełna złota i pereł. Leniwa siostra była bardzo zazdrosna, kiedy zobaczyła, że jej siostra jest tak bogata. Spójrzcie na te monety. Muszę znaleźć zamożną rodzinę, aby dostać pracę. Jeśli moja siostra ma perły, ja dostanę szmaragdy. Leniwa dziewczyna powiedziała ojcu, że wyjeżdża z domu w poszukiwaniu pracy. Dobrze, moja córko, ale nie mogłaś pracować nawet w domu. Jak znajdziesz pracę? Leniwa dziewczyna wyszła, zanim jej tata zdążył skończyć mówić. Szła dzień i noc. Nieco dalej natrafiła na drzewo o suchych gałęziach. Drzewo poprosiło dziewczynę o pomoc. Witaj, młoda dziewczyno. Czy możesz pomóc... Ach, nie mogę ci pomóc w takim słońcu. Moje włosy się zniszczą. Pa! Leniwa dziewczyna ruszyła dalej. Nieco dalej zobaczyła stary, uszkodzony i popękany piec. Piec poprosił ją o pomoc. Ach, nie mogę ubrudzić moich ładnych i delikatnych dłoni. Mój lakier na paznokciach się zniszczy. Pa! Piec również nie otrzymał pomocy od leniwej dziewczyny. Potem natknęła się na owieczkę, która była brudna jak węgiel kamienny, a owieczka poprosiła ją, aby ją wykąpała. A fuj! Ble! Obrzydliwe! Zejdź mi z drogi, brudasku! Leniwa dziewczyna uciekła. Co za leniwa owieczka! Nie może się już nawet sama umyć! Leniwa dziewczyna wkrótce natknęła się na ogromny dom. Skorzystała z tego i poprosiła o pracę 7 wróżek, które były właścicielkami domu. Główna wróżka poprosiła ją, by została przez rok i sprzątała tylko 6 pokoi. Nie zapomnij, młoda dziewczyno, nigdy, przenigdy nie możesz wejść do 7 pokoju. Leniwa dziewczyna niechętnie sprzątała wszystkie 6 pokoi od miesięcy. Jednak pewnego dnia jej ciekawość zwyciężyła i weszła do 7 pokoju. Zamiast złotych i srebrnych monet w środku były pszczoły i nietoperze. Pszczoły urządliły leniwą dziewczynę w taki sposób, że cała była pokryta bliznami. Była bardzo obolała.
Dziewczyna natychmiast wyszła i zaczęła biec w kierunku domu. Biegnąc, zobaczyła owieczkę, której nie chciała pomóc. Owieczka była pokryta perłami. Dziewczyna chciała ją złapać, aby zdobyć trochę pereł, ale owieczka szybko uciekła przed nią. Dziewczyna szła dalej i była bardzo zmęczona. W tym momencie natknęła się na pies, którego prośbę o pomoc również odrzuciła. Na piecu były bochenki świeżego, ciepłego chleba. Kiedy dziewczyna chciała zabrać kromkę chleba, piec się zapalił, a ręce dziewczyny się sparzyły. Kiedy leniwa dziewczyna uciekła stamtąd, natknęła się na drzewo, któremu odmówiła pomocy. Na gałęziach wisiały kiście owoców. Uff! Ach! Off! Kiedy leniwa dziewczyna próbowała zebrać owoce z drzewa, drzewo przechyliło się w prawo. Dziewczyna pobiegła w prawo, ale tym razem drzewo przechyliło się w lewo. Zmęczona bieganiem, leniwa dziewczyna w końcu zrezygnowała z owocu. Szła non-stop przez 2 pełne dni. I w końcu dotarła do domu. Jej ojciec i siostra zobaczyli ranną, leniwą dziewczynę wracającą do domu w brudnych ubraniach. Byli bardzo zaskoczeni. Leniwa dziewczyna z wielkim żalem opowiedziała, co się jej stało. Nie mogę uwierzyć, że to tak bardzo boli. Moja droga siostro, teraz rozumiesz, jak ważna jest pracowitość. Pamiętaj, dziewczyno, kiedy będziesz uczciwa i pracowita w tym życiu, na pewno zostaniesz nagrodzona. Po tym dniu leniwa dziewczyna nie była już bezczynna i leniwa. Obie siostry ciężko pracowały i zostały dobrze wynagrodzone. A ta skromna rodzinka przez całe życie miała szczęśliwe, produktywne i spokojne dni. Pewnego razu była sobie leniwa dziewczyna, która mieszkała w małym miasteczku. Dziewczyna nigdy nie lubiła pracować. Zamiast tego siedziała całymi dniami przed lustrem i marzyła. Zawsze narzekała na swoje zniszczone ubrania, ale nigdy nie próbowała kupować nowych. Pewnego dnia leniwa dziewczyna poszła na rynek. Przechodząc obok witryn sklepowych, wpadła na młodą dziewczynę o imieniu Karen. Ach! Obie upadły na ziemię w tym samym czasie. Błyszczące czerwone buty Karen przykuły wzrok leniwej dziewczyny. To były buty, o jakich zawsze marzyła. Cóż, naprawdę podobają mi się twoje buty. Och, naprawdę? Dziękuję. Tak, też uważam, że są ładne. Mogłabyś powiedzieć mi, gdzie je kupiłaś? Karen wyjaśniła, że jej buty były jedyne i zostały wykonane na zamówienie specjalnie dla niej. Leniwa dziewczyna była bardzo smutna, kiedy to usłyszała. Ale jeśli przyniesiesz mi 3 worki złota, mogę ci je dać. Leniwa dziewczyna przyjęła tę ofertę, mówiąc, że rzeczywiście jest bardzo bogata, choć tak naprawdę nie miała tyle złota. Jednak leniwa dziewczyna, która nigdy wcześniej nie pracowała, następnego dnia dostała pracę w piekarni. Piekarz poprosił ją o zrobienie 10 bochenków chleba i umieszczenie ich w koszach. Leniwa dziewczyna zaczęła wyrabiać ciasto z wielkim trudem. Już zaczęła się nudzić, a zrobiła dopiero 2 bochenek chleba. Ach, ta praca nie jest dla mnie. Jestem cała brudna. Kiedy piekarz nie patrzył, zmięła papierowe torby na boku i wrzuciła je do kosza. Położyła 3 bochenki chleba, które ledwo zrobiła, na torbach. W ten sposób wydawało się, że chleba jest więcej. Wow! Skończyłaś to w tak krótkim czasie? Dobra robota. Oto worek złota dla ciebie.
Leniwa dziewczyna pobiegła do domu, gdy tylko dostała złoto. Nigdy więcej nie wróciła do tej piekarni. Zostały już tylko 2 worki złota? Gdy już je zarobię, buty będą moje? To był następny dzień. Leniwa dziewczyna tym razem dostała pracę w sklepie z warzywami. Sprzedawca poprosił ją, aby wyrzuciła zgniłe owoce i warzywa. Ale leniwa dziewczyna nie chciała dotykać zgniłych owoców. Ach, ale te zgniłe rzeczy zniszczą moje paznokcie. Kiedy sprzedawca warzyw się odwrócił, poukładała dobre owoce w górnym rzędzie. Więc zgniłe owoce pozostały na dnie i mogła uniknąć ich dotykania. Jak to tak ładnie zrobiłaś? Dobra robota. Oto worek złota dla ciebie. Leniwa dziewczyna wzięła złoto i pobiegła do domu. Nigdy już nie wróciła do tego sklepu. Och, został jeszcze tylko 1 worek złota. Leniwa dziewczyna była tak zmęczona i znudzona swoją pracą, że zasnęła przy oknie. Podczas snu marzyła o tym, że tańczyła na balu. Wszyscy wokół niej byli pełni podziwu, obserwując jej taniec z jej nowymi ubraniami i butami. Widzisz, jak pięknie tańczy? Nie mogę oderwać wzroku od jej butów. Jakie one są piękne! Leniwa dziewczyna nagle się obudziła. Oszukam jeszcze jedną osobę, wtedy będę miała kolejny worek złota. Od razu poszła na rynek. Tym razem dostała pracę u krawcowej. Krawcowa poprosiła ją o naszycie łatek na spódnicy w odpowiednich kolorach. Ale leniwa dziewczyna wybrała niepasujące kolory i do tego nie potrafiła ich nawet dobrze naszyć. Bolą mnie palce od igły. Nie mogę już tego robić. Leniwa dziewczyna zebrała wszystkie spódnice i ukryła je w pudełku. Kiedy przyszła krawcowa, dziewczyna powiedziała, że właściciele spódnic już po nie przyszli. Naszycia bardzo im się spodobały i już je zabrali. O, to świetnie! Dobra robota! Proszę, za twoją pracę. Dla ciebie worek złota. Leniwa dziewczyna pobiegła do domu, gdy tylko chwyciła złoto. Nigdy więcej nie wróciła do krawcowej. Wzięła 3 worki złota, które trzymała w kącie i szczęśliwa pobiegła do Karen. Karen, patrz! 3 worki złota! Zapracowałam na to wszystko swoją ciężką pracą. No dalej, daj mi buty. Karen wzięła złoto i podała buty w pudełku leniwej dziewczynie. A, tak przy okazji zapomniałam wspomnieć. To magiczne buty. Nie ranią, tylko szczerych i pracowitych ludzi. Leniwa dziewczyna nie zwróciła uwagi na to, co powiedziała Karen. Natychmiast zdjęła buty ze swoich stóp. Była tak szczęśliwa, że zaczęła tańczyć, spacerując po rynku. W oknie zobaczyła piękną sukienkę. Chciała się zatrzymać, żeby na nią popatrzeć, ale buty na to nie pozwalały. O! Hej! Co się dzieje? Nie mogę przestać! Pomóżcie mi! Pomocy! Wszyscy na bazarze obserwowali leniwą dziewczynę, która tańczyła i skakała ze zdumieniem. Patrzcie, czy to nie ta dziewczyna, która nas oszukała? O, to rzeczywiście ona. Ta dziewczyna mnie oszukała! Buty sprawiły, że leniwa dziewczyna tańczyła godzinami na rynku. Stopy dziewczyny były już tak spuchnięte, że zaczęła płakać z bólu. Pomóżcie mi! Nogi mnie strasznie bolą! Obiecuję, że będę bardziej szczera i pracowita! Piekarz, sprzedawca warzyw i krawcowa, którym było szkoda leniwej dziewczyny, pospieszyli jej z pomocą. Udało im się ją złapać, choć z trudem, i zdjąć buty z jej nóg. Magiczne czerwone buty tańczyły same. O, dziękuję, że mnie uratowaliście, mimo że was okłamałam. I niczego nie zrobiłam dobrze, a mimo to mi pomogliście. Po tym dniu nikt nie nazywał już dziewczyny leniwą. Ponieważ od tamtej pory zdobywała złoto, pracując uczciwie i nie była leniwa w każdej pracy, którą wykonywała.
Kupiła więc sobie nowe ubrania i parę butów, które bardzo lubiła. Jedyną magią tych butów nie było nic innego, jak radość uczciwego zarabiania. W odległej wiosce pewna leniwa dziewczyna i jej starsza siostra, która była pracowita, mieszkały pod jednym dachem. Leniwa dziewczyna nie lubiła nic robić. Była nawet zbyt leniwa, żeby wziąć talerz. Jadła w kuchni. Z drugiej strony jej pracowita siostra robiła w domu wszystko. Pewnego dnia ktoś zapukał do ich drzwi. A, ktoś puka, siostro! Ty otwórz! Bo ja właśnie pomalowałam paznokcie! Pracowita dziewczyna otworzyła drzwi. To była ich ciotka. Pracowita dziewczyna od razu wzięła torbę od ciotki i zaprosiła ją do środka. Leniwa dziewczyna tylko krzyknęła: Hej, cześć ciociu! Z odległości. Kiedy ciocia weszła, została pokój pracowitej dziewczyny nieskazitelnie czysty. Ale kiedy zobaczyła pokój leniwej dziewczyny, skrzywiła się i powiedziała: Jak tu brudno! Wszędzie było tak brudno, że ich ciotka, wchodząc do pokoju, nadepnęła na widelec. Moja stopa! Pracowita dziewczyna od razu pomogła ciotce. Leniwa dziewczyna nawet nie przejęła się tą sytuacją. Później pracowita dziewczyna poszła do kuchni i przygotowała dla cioci pyszną szarlotkę. Nie mogę pozwolić, żebyś wróciła do domu głodna, ciociu. Jeśli zgłodniejesz, możesz zjeść po drodze, powiedziała. Leniwa dziewczyna, czując słodki zapach ciasta, od razu do nich dołączyła. Daj mi trochę ciasta, jęknęła. Ich ciotka skarciła ją za brak szacunku i za złe zachowanie. Wyjęła z torby złotą szczotkę i dała ją pracowitej dziewczynie. To prezent za mądre i pełne szacunku zachowanie. Dziewczyna z radością przeczesała włosy. Jak tylko złota szczotka dotknęła jej włosów, jej ubrania stały się piękne, jej włosy lśniły i złota biżuteria pojawiła się na niej wszędzie. Widząc to, leniwa dziewczyna była tak zazdrosna o swoją siostrę, że powiedziała: Ciociu, moje ciasto jest zazwyczaj smaczniejsze. Proszę, poczekaj, zaraz je upiekę. Pobiegła i weszła do kuchni. Nie użyła cukru, bo był na wyższych półkach i ściągnięcie go byłoby dla niej zbyt męczące. Dodała więc soli. Zamiast zerwać jabłka z drzewa i je pokroić, powiedziała: Komu by się chciało wychodzić? I dodała pomidory. Włożyła ciasto do piekarnika, ale zajęła się sobą i o nim zapomniała. Myślę, że wyszło bardzo dobrze. Podała ciasto ciotce, niezależnie od jego spalonego i złego smaku. Starsza pani spróbowała i mimo wszystko jej podziękowała. Następnie podarowała jej złotą szczotkę ze swojej torby. Gdy tylko leniwa dziewczyna uczesała włosy, ubrania, które miała na sobie, stały się brzydkie. Jej włosy były w nieładzie, a jej ubrania zaczęły śmierdzieć. Oj, co się dzieje? Czy nie ma dla mnie złota? Ich ciotka powiedziała siostrom: Każdy otrzymał nagrodę za swoją pracę. Potem wyszła za drzwi i wróciła do swojego domu. Pewnego dnia leniwa dziewczyna wbiegła do domu z zaproszeniami w dłoni. Przyszły zaproszenia na bal. Siostro, chodź! Jej pracowita siostra również była bardzo zadowolona z tej wiadomości. Obie szybko zaczęły się przygotowywać. Pracowita dziewczyna założyła sukienkę, którą sama uszyła. Jednak leniwa dziewczyna nie lubiła niczego, co miała na sobie. Dlaczego nie mam po prostu pięknej różowej sukienki? Siostra pospiesznie wyciągnęła ją z domu, żeby nie spóźniły się na bal. Kiedy w końcu dotarły do sali balowej, podziwiały światła, muzykę i pięknie ubranych ludzi. Pracowita dziewczyna dała się ponieść muzyce i zaczęła tańczyć.
Ale leniwa dziewczyna stała na rogu i narzekała, bo nie podobała jej się sukienka, którą miała na sobie. Po chwili jej uwagę przykuł mieniący się złoty klucz na ziemi. Włożyła klucz do kieszeni i niezauważona przez nikogo zaczęła spacerować po pałacowych korytarzach. Znalazła skrzynię w jednym z kilkudziesięciu pokoi i podekscytowana włożyła klucz do zamka, ale klucz się nie przekręcił. Potem spróbowała szczęścia z pozytywką, ale klucz też nie pasował. Ostatnią rzeczą, jaką zauważyła, była zniszczona szafa za nią. Czego ja się spodziewam? Nawet jeśli klucz do niej pasuje, to pewnie wyjdzie z niej mysz. Leniwa dziewczyna włożyła klucz do zamka i otworzyła drzwi szafy. Leniwa dziewczyna włożyła rękę do szafy i zaczęła z ciekawością szukać. Tak jak mówiła. Nic tu nie ma. Tak jak się spodziewałam. Znalazła w dłoni cudowną sukienkę. Zaskoczona, ponownie przeszukała wnętrze szafy. Tym razem wyciągnęła fioletową spódnicę. Choć szafa wydawała się pusta, za każdym razem, gdy leniwa dziewczyna włożyła do niej ręce, pojawiały się nowe ubrania. Niemożliwe! To magiczna szafa! Podczas gdy leniwa dziewczyna ciągle wyciągała nowe ubrania, drzwi nagle się otworzyły. To była pracowita dziewczyna. Co tu robisz? Co to za ubrania? To jest niekończąca się szafa. Jeśli wezmę kilka ubrań, to nikt nie zauważy. To nie należy do ciebie. Tak nie wolno. Leniwa dziewczyna zachłannie poszła do szafy, aby znaleźć piękną różową sukienkę. W tym momencie duży zegar w pokoju zabrzmiał. Dong! I drzwi magicznej szafy zamknęły się za leniwą dziewczyną. Pomocy! Zawołała leniwa dziewczyna. Jej siostra w panice próbowała otworzyć szafę. Siostro, proszę, uratuj mnie! Tu jest bardzo ciemno i całkiem pusto! Kiedy pracowita dziewczyna pospiesznie przekręcała zamek, klucz złamał się w środku z hukiem. O nie! Powiedziała pracowita dziewczyna. Tym razem włożyła ręce między drzwi i z całych sił próbowała otworzyć szafę. Wreszcie drzwi się otworzyły i leniwa dziewczyna uciekła z szafy, w której utknęła. Nawet nie oglądając się za siebie, obie siostry wyszły z niekończącej się szafy i opuściły pałac. Od tego dnia leniwa dziewczyna obiecała, że nie będzie chciwa i nie będzie zabierać niczyich rzeczy bez pozwolenia.게으른 소녀와 부지런한 소녀는 어느 마을의 작은 집에서 함께 살고 있었어. 그날은 게으른 소녀가 평소처럼 게으르게 누워있고 부지런한 소녀는 새 친구와 함께 집에 왔지. 내 새 친구를 소개할게. 이름은 제니야. 아름다운 제니를 본 게으른 소녀는 너무 질투가 나기 시작했어. 그리고 그때 마침 부지런한 소녀는 동생에게 새 친구를 위해 컵케이크를 만들어 달라고 해서 더 화가 많이 났지. 그럼 그럼. 그렇게 말하고는 부엌으로 갔어. 소녀는 컵케이크 하나에 크림 대신 치약을 잔뜩 부었단다. 그리고 케이크를 전부 담아서 거실로 갖고 나왔어. 소녀는 치약으로 만든 케이크를 제니에게 주었는데 제니는 한 입 먹고는 기쁨의 미소를 지었어. 너무 맛있다. 게으른 소녀는 너무 놀랐어. 그리고 언니도 케이크를 아주 맛있게 먹는 거야. 그래서 이렇게 생각했지. 안 섞었던 것 같은데? 소녀는 마지막 케이크를 한 입에 집어삼켜버렸어. 바로 치약을 넣은 그 케이크였던 거지. 케이크가 섞인 것에 화가 나서 소리를 지르려던 찰나 부지런한 언니가 말했어. 우리 메이크업 파티 하자! 라며 제니를 데리고 방으로 들어갔어.
재밌게 노는 두 소녀를 본 게으른 소녀는 부엌으로 가서 밀가루를 한 주먹 잡았어. 그리고 언니들이 화장하고 노래하는 사이 제니의 파우더에 밀가루를 섞었지 뭐야? 제니가 밀가루로 만든 파우더를 바르던 찰나 게으른 소녀는 갑자기 콩 소리를 내며 넘어져 버렸어. 그리곤 얼굴은 손에 든 밀가루로 범벅이 되었단다. 우주! 소녀들은 장난이라고 생각해서 재미있어하며 계속해서 웃었어. 게으른 소녀는 어떻게 해야 할지 몰랐어. 복수를 할 수 없게 되자 더더욱 질투가 나기 시작한 거야. 소녀는 갑자기 돌아보더니 이렇게 말했어. 이봐 제니, 우리 집에서 하룻밤 자고 가라. 우리 파자마 파티 하자. 제니는 그러겠다고 했어. 밤이 되자 게으른 소녀는 몰래 벼룩이 된 병을 제니의 침대에 놨어. 게으른 소녀가 저지른 짓을 모르는 제니는 그대로 침대에 누웠지. 그러자 곧 침대가 벼룩으로 뒤덮여버렸어. 이게 뭐야? 벼룩! 게으른 소녀와 언니는 제니에게 곧장 달려갔어. 제니가 말했지. 나 벼룩이 있는 것 같아. 여기서 나가야겠어. 그리고는 집을 나섰지. 네가 했구나. 너 어떻게 내 친구한테 그럴 수가 있니? 정말 나쁜 짓을 한 거야, 너 지금. 부지런한 소녀는 새 친구를 뒤쫓아갔고 게으른 소녀는 집에 혼자 남아있었지. 소녀는 밤새 한숨도 잘 수가 없었어. 무서워 언니를 기다리다 나를 세고 말았지. 언니가 없으니까 너무 슬펐어. 자신의 질투심이 이렇게 외롭게 만들었다는 생각이 들기 시작했어. 그래서 그 다음날 두 소녀에게 사과를 하고 다시는 질투하지 않기로 했단다. 그날부터 제니와 함께 셋의 영원한 우정이 시작되었어.